Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, chciałem robić questa, ale patrzę, tu jakiś Diabolic Imp, Hellfire Fighter. Czemu to takie na goromie mocne są? Zobaczcie sami. I teraz ja będę chciał tego questika tu przejść. I patrzcie, bo nie mogłem grać Auritem, bo zobaczcie, co się stało. Takie lagi, że widzicie teraz, jak naprawdę było. W ogóle się nie dało grać, więc przerzuciłem się na innego hara, bo byłem na zastępczym kompie i zobaczcie, jak ciskam. Na tym harze od razu idzie. Auritos Navy powraca. Sami widzicie, jaka jest moc konkretna. Exp na maksa idzie. Tutaj to dopiero dowalam levele. Zobaczcie, chwila. Co ja pograłem? Gdzieś 20 minut expa i zaraz zobaczycie, ile leveli mi się udało wbić. A jeszcze byłem nieprzygotowany tak do końca, bo mogłem sobie mita wziąć więcej. Ich, alt potionki. No ale ja chciałem magiczny trend, dlatego wziąłem to. Ale wiadomo, trzeba uważać. Muszę lepsze zbroje kupić, bo z demon setem trochę strach chodzić, bo kupiłem blessy, ale jeszcze nie do końca, bo do kazu mi się nie chciało i dużo jest roboty właśnie z tym blessem. No a te inne trochę za ciężkie. Level chcę większy wbić, żeby tam pochodzić. No ale zobaczcie, jak szybko idzie. XP idzie na maksa normalnie. Na paku całkiem inaczej, bo trochę więcej XP dają. Potworki mocne, bo dość dużo dają. Kurde, to szybko się wbije i o Aurito powraca. Będzie Aurit, Aurito. Aurito tylko czasem, jak jakieś lagi będą na kompie, to będę grał, bo ja grałem gdzieś na tym innym komputerze, no i nie dało się grać na dragach. Sami widzieliście na dragach, co się stało. Myślałem, że już deadzik będzie. Jakby jakieś mocniejsze potworki były, to był dead. Takie kiki się zaczęły robić, ale oczywiście normalnie się kiki nie robiły. Tylko się zrobiły, jak weszłem na dragi. Masa dragów tam była. No i wtedy musiały się włączyć. Takie moje szczęście. No ale tak... Coś mi się z kompem stało właśnie. Grałem sterowniki do karty graficznej i od tego czasu zaczął jakoś wolno pacać, nie wiem, dziwne to jest. Tylko ten na górze komp, bo ten tu na dole to mam dużo lepszy tu. Tutaj to mam i7, pogromca normalnie. Wszystkie gry na nim chodzą. Normalnie Fortnite na love, ale chodzi. Czyli nie jest najgorszy. Tibia na najwyższych chodzi na nim, no, czyli kurde, mocny komputer, widzicie jak ładnie mi idzie Aurito. Taki kok stoi tutaj zaraz, chwila i będzie 50 level tutaj. No na początku łatwiej się expi, wiadomo. No ale na tym świecie tam, no paru świata chcę mieć, żeby sobie można było z kimś pogadać, z jakimiś Polakami. Navy mam na Sekurze, na Celeście. I jakieś tam jeszcze inne światy też są, patrzcie jak mi ładnie idzie, no. Koksik, dobra. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Wiadomo, Aurito. To inny głos Aurito ma. No. No dziękuję za obejrzenie, że chcieliście obejrzeć. Dajcie łapki w górę. Cześć.